wróciłeś już po malutkiej przerwie. W międzyczasie coś tutaj porobiliśmy i efekty fluksu właśnie macie przed sobą. Tak, ten palący się domek z rozwaloną ścianą. Co? Jaki palący? No, przecież się paliła góra, właściwie się rozwaliła. Tak. I te ogry, co tam są, znaczy już jest jeden, były dwa ogry. To też wszystko jest na poziomie fluksu, bo jest zbyt duży. I po prostu jest jedna wielka masakra, tyle wam powiemy. Prawda? Mnóstwo mobków różnego typu. Takiego bydła tutaj wszędzie jest. Tam widzicie. Wszędzie jakieś zwierzaki. Dlatego naprawdę uważajcie z tym fluksem. My teraz też będziemy starali się uważać. Przynajmniej trochę. Tak, bo kolejny raz to mi się już nie będzie chciało tego naprawiać wszystkie. Znaczy, mi. Bardziej tobie. Ja już to trzeci raz naprawiam, no i dobra. Właśnie tutaj mamy drzwi, też z tego powodu, bo tutaj, ogry nam sam zrobił drzwi. Tak to można powiedzieć. Chciał wyjść sobie na spacer i rozwalił wszystko. Ale nie zmieścił się w drzwiach. Dokładnie. Dobra. Myśmy tutaj odkryli sobie już dosyć sporo tego. No właściwie wszystko. No. Oddałeś mi swoją księgę? Nie, mam swoją. A? Ty? Się co wydało, ja? Że się kurde patrzyliśmy. Ja tutaj nie mam opa. I kto dobra. To mówi? Nasze księgi są troszkę bardziej ubogie. Jeszcze nam kilku receptur brakuje. No ale co? Temu brakuje. No dobra, mi brakuje jeszcze kilku receptur. Tam może i chyba dwóch ja cię cały brakuje. Dzień. Ja no bo ci się po prostu bawiłeś. Nudziłem się. No. Kurczę, siedzisz cały czas na serwerze i po prostu grasz. Dobra. To ja wykonam teraz... tak o, może powiem, co teraz będziemy wykonywali. Będziemy urządzali ten dół. Tutaj będą stały dwa piece. Inferno Furnej, chyba tak to się nazywa. Tutaj będą stały słoiki z naszymi esencjami. Będą trzy wiersze do góry. Tutaj będą dwa kotły oraz gdzieś tam zrobimy z tyłu źródełko wody, tak żeby było można tam wejść. Wydaje mi się chyba, że golemy przechodzą na jeden na jeden. Może taki mały tunelik im wykonamy. Jak roboty. Tak, tak, kurczę, robole. Po prostu będą nasze. Dobra, to ja zamówię sobie jakieś kwiatki. Tylko czekaj, gdzieś wyrzuciłem właśnie mojego wręcza. Zamówimy sobie czerwone kwiatki i wykonam te bloki, które zaznaczają, gdzie nasze golemy mają podążać. No i po prostu będziemy się teraz bawili, żeby to wszystko zaprezentować wam, jak to wykonać, jak to zamontować, bo wszystkie, chyba dosłownie wszystkie filmiki, jakie znajdziecie póki co na YouTubie, to nie pokazują wam, jak co wykonać, tylko po prostu samą mechanikę. No, myśmy też po prostu się głowili, jak to się wykonuje wszystko i trochę czasu nam to zajęło przez to. Czyli jak widzieliście, aj, może za szybko to pokazałem. Zrobiłem to tak prawie automatycznie. Czyli bierzemy sobie odpowiednie, obojętnie jaki kolor wełny, kładziemy go po środku i dostajemy taki marker, który możemy wykorzystać. Ty kurczak, spadaj stąd. Kurczę, atakował mnie nie kurczak. Dobra, i teraz wszystkie te bloki, tak jak mówiłem, zamienimy sobie na ten oto mark. Teraz będę używał słowa mark, skoro już wiem, że tak to się powinno wymawiać. O, i tak to będzie pięknie się tutaj prezentowało. No dobra, może lekko będzie wyglądało tak śmiesznie, no ale cóż. Kolorowo. Tak, dokładnie kolorowo. Okej. I teraz tak, mamy wykonane jeszcze słoiki. Chyba, że masz je przy sobie. Nie. Nie masz? Gdzieś tutaj powinno one leżeć. O, przed chwilą, przed chwilą, jeszcze w tym odcinku je wykonywałem. Ale nie ma ich nigdzie. Na pewno nie masz? Weź tam sprawdź. Czekaj.
Słuchaj, może. Może do innej skrzynki wrzuciłeś. Sprawdzę przy zamawianiu. Nie. Też tutaj nie widzę. Ty czarno. Kurczę. Coś ty z nimi zrobił? Znowu nami. Na kogoś nie może przez to rozwalić. Przekazywałem ci je jak wychodziłem. Czekaj, pójdę do naszego świata. Na górę i zobaczę w tamtych skrzynkach. Czy gdzieś ich tutaj nie ma? Naprawdę, kurczę, nie mam pomysłu już. Gdzie one mogły być wrzucone? Tutaj też. Nie ma, tu też. A w tych bym już widział, jakby by były. Więc tutaj nigdzie ich nie ma. Chodź tutaj. Je rzuć. Gdzie ty? Poleciałem na dół. Tak, o te. Były na górze. Ach. Chyba ktoś nie zauważył. Dobra. Wydało się, ślepy jest. Tak. Tego się nie da rozwalić? A da się. Na razie postawimy na wysokość, zobaczymy ile nam wystarczy. Też nie wiem, czy jeszcze właśnie jednego takiego rzędu nie zrobimy po dole. Jak sądzisz, czy... Ale nie, mi chodzi, czy stawiać te marki na dole, czy już nie. Wiesz, to, czy kłaść. Jak wtedy będą golemy tam do góry chodziły, o to pytanie. Będą skakały, bo to będą jak... bo to będzie jeden blok. Aha. To jak uważasz? No można spróbować, nie? Ale nie, czy kłaść to u dołu, czy nie? Chodzi tylko i wyłącznie o estetykę teraz. No może tak będzie ładnie się prezentować. Dobra, bo akurat mam jeszcze dychę, to akurat wystarczy na całość. O. Dobra, no i słoiku już nie mamy na wszystko, no ale cóż. Cóż, poradzimy. Okej. Okay. Teraz w takim razie możesz się bawić z wykonywaniem pieca. Ja wam pokażę tutaj receptę, jak jest na piec. Czyli nether bricki, obsydian, wiaderko lawy i iron bar. Mamy lawę? To najwyżej ktoś, kto lubi nether. O nie, ja tam nie idę. To pójdę później i ci zdobędę. Dobra, a ja w tym czasie wykonam kill i wykonam golema. Musiał. Spadaj. Ja tam wolę miecz. Tak, dobra. Bricki oraz Nitor. Nitor, ha. Jedno z pierwszych, co odnajdziemy. Ingris, Lux and Potentia. Wiesz co? Wydaje mi się, że chyba... Czemu ty, kurczę, mnie bijesz? Nie, to było przy ścianie. Ty mędo. Dobra, ja tu się zajmuję. Swoich atakujesz. Potrzebujemy wykonać field. To też dla was, bo tego nie znajdziecie nigdzie, jak to wykonać. Field wykonujemy tego. Wchodzimy na Basic Flux Research i mamy tutaj Flux Filter. Prawda? Przechodzimy na drugą stronę i tu mamy filtr, który podłączamy do naszych kotłów. Tak. Tylko potrzebujemy złoto, potrzebujemy water jar. Na szczęście mam jeszcze troszeczkę tego drewna. Gdzieś tutaj. Tak, gdzieś blisko. Cholerka jest, dobra. Myślałem, że nie wiem, kurczę, ktoś mi to zjadł. Znowu ja. Nie mówię o tobie. Walnij w stół, a nożyce się odezwą. Ty. Kurczę, agresor. I potrzebujemy jeszcze... To na alchemię. Powiem ci, że rzadko to wykonuję. Muszę pójść zobaczyć, jak to idzie. Jest. Kobel oraz blaze rod. Blaze rody chyba gdzieś tutaj były. Albo już zużyliśmy je. Chyba blaze tak. Chyba. Blaze rodów chyba już nie będziemy mieli.
Da się je jakoś wykonać? Da. To jest umater. To spoko. Umater akurat mamy, więc problemu nie będzie. Układamy w literkę K. Jak? Nie powiem co. Dobra. I to o czym ty myślisz? Nie wydało się. No co, nie akuj. Tylko mówię. No. Dobra. Tych słoików będziemy potrzebowali 8. Tak, 8 słoików będziemy potrzebowali. Co nam oczywiście znowu popsuje całą aurę w tych okolicach. No ale niestety coś za coś. Nie możemy i tak czy siak tego pominąć, tego fragmentu. Więc zwalimy wszystko na... Znaczy no, po prostu będziemy musieli to wykonać. Dobra, jak tutaj wygląda? Nie, jest jeszcze na moderate, więc nie jest źle. Okej, okay, mamy 8 jarów. Aha, 8 potrzebujemy jeszcze wykonać kobel. Tu mamy kobel. 8 wykonamy jeszcze tygla na alchemię. I gdzieś tutaj miałeś fluksy, bo wykonywałeś je. A nie, mamy je przy sobie już. Okej, okay. I złoto. Jeszcze potrzebujemy. Więc tak, złota do nas idzie. Cześć. Goń się, bo mnie kurczę zaraz zabijesz. Już kurczę życie prawie nie mam. Biją mnie. Czekaj, ja tu ładnie to robię, ty mnie bijesz. Kto kogo bije, ten bije. Tak ci powiem. Kurczę. I kto tutaj na kogo zwala? No. Czekaj, muszę zobaczyć jak to się wykonywało, bo nie pamiętam. Aha, dobra. Nie w tym przedmiocie, co powinienem, to wykonywałem. To ma być w tym oto. Układamy to w ten oto sposób. I mamy. Tylko, że oczywiście potrzebujemy jeszcze odpowiednie surowce. A ktoś mi kocioł zajumał. Dlaczego tak blisko? To będzie ładnie. Musi być wyżej, bo musimy do niego filtry podłączyć. Jak to wykonasz? No? 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 I kluczem po tyłku. Prądem. No prądem po tyłku? No. Jak to... Dawaj kurde, szeruszkę. Którą? Dobra, to może na razie zostaw, tylko masz może wiaderko? Ożygał mi wiaderkiem. Czyli tak o. Potrzebujemy wiatry. Albo nie, wiesz co, może lepiej zrobię to na normalnej wysokości. Czy w razie czego podpiąć później jeszcze filtry, jak będę chciał to usunąć. Raz i dwa. Okej. Okay. Więc mamy aurę powietrza, ale za mało cały czas. Potrzebujemy już tak o. Kryształy. Kryształy najczyściej otrzymamy z szkła. To jest najczystszy kurde, sposób pozyskania tego akurat surowca. Potrzebujemy jeszcze wodę. Skąd najlepiej wodę uzyskać, żeby nie mieć zbyt dużo takich, wiesz... Wiaderko z wodą. Ale on będzie miał jeszcze takie... Kaktusy chyba też mają wodę. Kaktusy? No faktycznie, kaktusy mogą mieć. Wodę i jeszcze coś one mają. Dobra, to zamówimy i wiatry, to co mówiłem. Wiatr... Ła, przepraszam was. A tutaj, jak popatrzymy się na kryształy... Nie, kryształami się nie opłaca, szczerze mówiąc, nic robić. Dobra. Co jeszcze wiatr może mieć? Prócz piórek. Masz już kaktusy. Mam kaktusy, ale mnóstwo jakichś jeszcze innych, takich niepotrzebnych. Przy kaktusach akurat. Ale chyba nic innego nie znajdę. W miarę szybko. Dobra, więc niech będą kaktus. Ałaj. Dobra. Więc kaktusów wrzucimy sobie
30. A co tam? To robimy na tym obszarze hide. Wiesz o tym? Tak. Czyli jeśli coś się stanie, to... No właśnie. To będzie kiepsko. No. A teraz już nie jest kiepsko? Różdżka za słaba. Weź mi daj tą lepszą. Rzuć mi ją. Okej, dzięki. Rzucamy ją tutaj i wykonujemy. Jeden. I to by było na tyle? Czego nam zabrakło? Wody. Ups. Całość poszło do atmosfery. Aha, fajnie. Czyli wykonałem tylko jeden, a cała reszta poleciała w atmosferę. Yummy. Że tak powiem. Dobra, pierwszy filtr zamontowany w takim razie. Dobra, zobaczymy, będziemy powolutku to wykonywali teraz. Pióra. 8 wody. I 8 szkła. Okej. Okay. I kolejny. Też jeden. A cała reszta znowu do atmosfery. Dangers. Oj, no masakra będzie. Z tym będzie wielka po prostu masakra, żeby to wykonać. No, naprawdę. Strach się bać. Wykonałbyś te małe pojemniki? Te butelki, co są? Glas Phial. Gdzie one są? Na samej górze. Na samej górze tych podstawowych. Aha, no mogę wykonać. Skleję. Bo będziemy musieli właśnie zabrać stąd te wszystkie symbole. Mhm. Dangers. Kurde. Czekaj, nie. Musimy znaleźć inną mieszankę do wykonywania. Jak się teraz robiło klej? Czekaj, jak uzyskać wodę i powietrze w najtańszy sposób? Czekaj, bo jeśli to w inny sposób będziemy wykonywali, to po prostu nie będziemy mieli szans na przeżycie. To wykonamy jeszcze raz i już będzie po nas. I umrzemy. Chyba, że mam pomysł. Jakiego? Wykonałeś je? Nie, bo potrzebuję właśnie tego stolika. Jeszcze raz, co potrzebujesz? Tego stolika, żeby wykonać. Chyba. Nie, to jest zwykły workbench. Tylko potrzebujesz klej. Czekaj, klej się chyba wykonywało... Mam już. Masz klej? Nie no, zwykły crafting to nie może być. To weź mi rzuć klej. No i są. O co ci się chodziło? Nie, ja nie mogłem wykonać. Craftingu? No patrz, aha. Nie możesz zobaczyć. To patrz na ten. Tutaj. A, tak o. Tak o? To nie. Wykonywałeś? Nie. Aha. No i wszystko jasne. Dobra. Teraz musimy tak o przetransportować cieczę i pochować w te skrzynki. Znaczy w te pojemniki. Po kolei wszystkie. Żeby tutaj oddzielić surowce, których nie potrzebujemy. Będziemy musieli jeszcze raz po prostu atmosferę ubić, żeby mieć więcej możliwości. Więc dobra. Mam nadzieję, że jeszcze przeżyję to raz taką samą dawkę surowców. No niestety, ale musimy jej zafundować kolejną zabawkę. I tego 8. I okej. Okay. I teraz filtr. Danger znowu. Ale teraz będziemy na się poobawić. I już ci pokazuję, jaka to będzie zabawa. Możesz mi pomóc w tym, jak chcesz. Trzymaj. Tak o. Wrzucam. Aha, muszę nalać wody. Czyli wrzucamy piórka. Same piórka. Tylko i wyłącznie. A woda? Jest woda już. Ona się zaraz zrobi. Piórka i różdżką.
i zbieramy. O, popatrz, wykonałem coś. I zbieramy to, co jest w tych pojemnikach i wrzucamy do tych. I tak cały czas będziemy musieli chodzić, żeby później móc skorzystać z tych gotowych już pojemników. To może będziemy to jakoś układać na tego. To nie ma znaczenia, bo to i tak później będą nosili głe golemy. To tylko na początku. Dobra, to ja będę zbierać, no możesz produkować. No mi chodzi o to, żeby wiesz, żeby nie marnować nic. Czekaj. Mhm. One chyba mieszczą do... Kurde, nie pamiętam, do 50 chyba. Dobra. Aha, ty będziesz to zebierał? I z tyłu jeszcze jest. To widziałeś? Zapomniałeś o jednym. Którym? Jeszcze troszeczkę mu zostało. Temu. Nie mogę zebrać. Aha, bo jest za mało. Tak. Okej, okay. Dobra. To ci wybaczę. Trzy. Okej. Okay. Różyczka. Ale będziemy mieć tego, kurczę, kleju. Dziwnego. Okej. Okay. I kolejna partia. I dzięki temu, widzisz, to od razu leci do sytołu naszego. Kurczę, znowu mam, kurczę, burzę jakąś. Czekaj, spróbuję ją jakoś wyłączyć, bo to tylko będzie wkurzało na YouTubie. Nie, nie da się. Niestety, chciałem. Okej, okay, znowu. Dangerous. Ciągle. Okej, okay, więc to już mamy. Teraz kaktusy. Trzeba załatwić. W ten sam sposób. Całości chyba nie wrzucę na raz. Powiedzmy po tyle. Okej. Okay. Można zabrać. Znaczy tego jest jeszcze za mało. A bo to jest 7. Potrzebny jest 8. To już. I idę po resztę kaktusów. Czyli widzisz, to jest alternatywny sposób wykonania. Kaktusy nie mam, muszę zamówić w takim razie. Czyli widzicie, drodzy widzowie, jeśli chcecie wykonać jakąś trudną recepturkę, a nie chcecie zabić swojej atmosfery i swojego fluxa, to musicie pojedynczo każdy surowiec składować do różnych słoików i dzięki temu nic wam nie leci w pustkę, że tak to powiem. A najlepiej oczywiście jest wykonać golema, którego jeszcze nie możemy wykonać, no, bo nie możemy. Grunt to dobre wyjaśnienie. Nie możemy, bo nie możemy. Okej. Okay. Kolejna partia. Do wzięcia. Zbieraj. Kolejna partia. Buteleczki się kończy. Trzymaj. Proszę bardzo. Mówisz i masz. Ale ładnie, mam 60 FPS-ów. Podczas nagrywania, oczywiście. Ja mam 70. Ale ty nie nagrywasz. Ile tam z tyłu jest tego? A nie mogę zobaczyć. Szkoda. 6 wody. Dobra, jak tutaj nam idzie? Czyli teraz tylko nam kryształu brakuje. Kryształ też z tego dostaniemy. Wrzućmy to. A wodę oczywiście dodajmy. Tego z boku nie weźmiesz jeszcze. Okej. Okay. Masz już kryształ. I będzie można już wykonywać pierwsze itemy. Bawisz? Popatrz. Magia. Widzisz, i to bierze energię ze słoików teraz. Przez co nie marnujemy tego, co jest w naszym
kotle. Okej, okay, 3 wykonałem dzięki temu, więc dorzućmy tutaj i teoretycznie powiem ci, że możemy już teraz się skupiać na golemie, żeby go wykonać. Bo to, co najważniejsze, już mamy wykonane, czyli to, skąd on ma brać te wszystkie rzeczy. A tutaj nie wiem, czy jednak nie będzie potrzebna chyba nie będzie potrzebna wnęka tutaj. Czy mógł dochodzić do tego, co jest za? No, może być. To też wygląda w miarę ciekawie. Tylko wtedy to będzie musiał przesunąć chyba w głąb. I będzie okej. Okay. Dobra, to może zobaczmy, co tam nasz golemik potrzebował jeszcze. Gdzie mamy tego golema? Bo nie pamiętam, który to dalej był. Ten skraw na pewno nie. Talow, to chyba ten był. Czekajcie. Jest inteligentny. To musi być on. Nie ma tak dobre rozumowanie. Musi być inteligentny. To musi być on. Teraz taką nitro potrzebujemy zrobić. Jeszcze raz kuken na nitro. Ogień, lux i potencja. Czekajcie. Taką ogień uzyskamy w ten sposób. Tutaj chyba też się pobawimy. O, widzę, że chyba ktoś wyrzuca z siebie niepotrzebne te, wiesz, naszą energię. Idę do piekła na razie. Czemu uciekasz? Po lawę, na piec. A, dobra, okej. Kurczę, muszę się tego pozbyć. Co tutaj może takie coś posiadać jeszcze? Żeby to zmniejszyć, bo inaczej nie pozbędziemy się tego z pojemników, a to jest nam w pojemnikach całkowicie niepotrzebne. Aj, tutaj teraz wrzuciłem sobie czymy piasek. Chyba się widzicie, najwięcej właśnie jest zabawy z tym, żeby się pozbyć tych wszystkich surowców, bo one są naprawdę nam niepotrzebne w niektórych przypadkach, a nie jest to takie hop-siup, żeby to pousuwać. Dobra. Oj. Obrwałem. Jeszcze do tego wszystkiego. Dobra, różdżka. Pink. Magic. To się nazywa. Okej, to zbieramy i to też zbieramy. Okej, ale dalej mamy, kurczę, niepotrzebnie 2. Więc spróbujmy tak rozwalić to i postawmy jeszcze raz. To chyba będzie najlepszy, najszybszy sposób, żeby wyczyścić całkowicie. To, okej. Już jest wyczyszczone, pięknie, ładnie. Wodę wlewamy. A te pojemniki oczywiście musimy opróżnić. Czekaj, gdzie mam wodę? Tu jest esencja wody. O, akurat pasuje, więc bardzo fajnie. Teraz tak o, wrzucamy tutaj sobie węgiel. Okej, jeszcze. Tak do 60 spokojnie możemy tak sobie tutaj wrzucać, bo to i tak czy siak się zmieści. 60 albo nawet 50, nie pamiętam ile tam tego jest. A powiedz mi 50. Ja poszłam do pierwszego testu, fajnie. Aha. Więc chodzimy raz, ile tutaj jest maksymalnie? Uuu. Wiesz co? Hehe. Przesadziłem. Inaczej. To jednak nie jest 60, prawda? Możliwe. Tylko 16. Czyli wiesz już, ile do atmosfery poleciało? Trochę. No. To nie dziwmy się, że ona grzmi. Oj, masakra jakaś. Ale cóż, tak jest, jak się bawi z Tom Craftem. Niestety, można oberwać kilkadziesiąt tysięcy razy. Tak, dupę pierwszą. 4 do 16. Okej. Okay. Różdżka. I teraz mogę sobie to spokojnie pozbierać. Przy 16 już możemy. Okej. I to też. Okej. I teraz, co tam jeszcze było potrzebne? Do nitoru? Lux jeszcze. To zaraz wezmę sobie glowstone'a. Wiecie co, ja przyżykuję te wszystkie surowce i zaraz będę, bo to troszeczkę czasu mi zajmie. A to nie ma sensu, żebyście oglądali, jak ja po prostu to wszystko zbieram póki co. To zaraz wracam. Dobra,
tutaj wykonaliśmy to, co będzie nam potrzebne do wykonania nitora, to jest tylko teraz w proporcji 4, 4, 6 luksu, więc teoretycznie jak wrzucimy 2 luksy, 2, czekaj kurczę, bo już zaczynam się gubić, raz, 2, tyle, to przez 6 da nam 4, a żeby 4 wykonać z tych, to potrzebujemy wrzucić, czy nie przesadziłem? Przesadziłem chyba. Okej. Okay. Tak, o, chyba będzie. I w ten sposób wykonamy 4. Tylko oczywiście nam się będzie składował jeszcze dodatkowo ogień. Bo za dużo go tam wrzuciłem. I 4 nitory powinniśmy otrzymać. Dobra, dokładnie 4 nitory. Okej. Okay. I oczywiście tu mamy zapas ognia. Bo przesadziłem z jego ilością. Okej. Okay. Ogień zabieramy. Wrzućmy tutaj do góry. I sobie spokojnie składuję. Fuck, ile jego tutaj było. Ja go nie zauważyłem, go wykonywałem od nowa. Ach, dobra, nieważne. Mniejsza z tym. Nieważne, nieistotne. Aj. Przeleciałem sobie, poklikałem po wszystkim i wyleciało mi mnóstwo itemów. Gdzie on był? Tutaj. Okej. Okay. Dobra, spoko. To już mamy wykonane. Teraz tak. Nie wiem, czy to na tym stole się wykonuje, naszego lem. Fuck, ile ja mam tutaj przedmiotów niepotrzebnych. No, dałem mu obsydian, żeby mi zrobił piecyk, ale on go wyrzucił. A, po to mi to dałeś. To daj mi obsydian. To i to. Wystarczył jeden. Bierz o tym. Oj tam. Dobra, czekaj. Szybki kuken. Okej, okay, dobra, już wiem. Piec stworzymy ten oto sposób. Musicie go układać tak jak ja. Prawie, że. Tutaj te bloki wokoło. Słuchajcie, to muszę rozwalić. Masz kilofa? Weź tego bloka tam. Zniszcz. Czyli na górze chyba normalnie, tylko bez zamknięcia, tak. Tak. Lawa. I pęk. I chyba tak. I różdżkę lepszą. Muszę ją wziąć. I uwaga. Aha, wow. Ale fajnie jest. Wygląda. Czekaj, ma jakieś GUI? Hej, nie widzę. Oszukali. Nie widzę GUI w nim, czekaj. Chyba, że z góry. Tak, z góry. Tak, smacznego. Czekaj, zaraz tam pójdziemy. Czekaj, uważaj. Z góry jest tylko tak jedna... Ups, góra. Zamknąłem go. Chyba to od góry się wrzuca, tu będziemy dostawać. Jest coś? Dostałeś coś? Nie. O, tak dostałem, dobra. Tak? Aha, czyli z góry to się wrzuca i tam otrzymujesz. Tak, czyli to trzeba się jakoś ładnie ozdobić teraz. Ej, schody może po bok. Ale otrzymałeś zwykłą, a nie przerobioną. A, nie. Wyrzuca raz na jakiś czas. Ej, fajne nawet. Może mało praktyczne. Chyba, że pompę od góry puścić rury z Buildcrafta. Chociaż nie, to bardziej chyba na estetykę będzie teraz. Niż na takie praktyczne używanie. Prawda? Dobra, daję ci te surowce. Czy jeszcze tworzyć jeden? Ja już stworzę. No, to już. Ale fajne. Tak kurczę, pluję nam teraz. O tym wszystkim. Dobra, to czekaj, to ja spróbuję tam to wytworzyć. Klej mi dałeś, tak. No to czekaj, to może wykorzystamy go. Lawę. Do przepalenia. Lawę byś chciał. I obsydian. Nie mam obsydianu. Dałeś mi go za mało. Dałeś mi go dokładnie tyle, ile potrzebowałem. Czekaj, ja muszę iść do piecyka. Żeby przepalić ten klej.
potrzebuję 16 mieć przypalonego. To chwila, tylko moment, prawda, więc spoko. Nie ma problemu. Okej, to zabieramy i teraz lecimy z powrotem na dół i będziemy próbowali. Czekaj, to było to i Nitor. Mamy 4 sztuki, więc spoko, Maroko. Powinno być w porządku. Tak, tak, Nitor i potrzebujemy gumę. Masz gumę? Jest, dobra, już nieważne. Mniejsza z tym mam, posiadam. Proszę oddać umatę. Chodzi, wszystko zbieram. Co ja poradzę? Kurczę, glifer jestem. Okej. Okay. I jeszcze różdżkę. Pięknie. Pierwszy wykonany. Dalej. Woda. 4 gumy. I idealnie, bez żadnych strat, wykonujemy to. W ten oto sposób. Pink, pink, pink. I wyciągamy. I kolejna. Znowu woda. Tak, dlatego właśnie trzeba golema zrobić, żeby to wszystko nosił. Ale naprawdę nie pamiętam, który golem od czego był. Który od wody. Ty uważasz, że to był kamienny? Chyba tak. On był jeden mądry. To jeden mądry to był z Talą. On jest mądrym. A jest The Water. You only need to mark and subtype water's search for them to... Właśnie. No, no właśnie. Nieważne, mieszam z tym. Czekaj, bo mi zasłaniasz tutaj wszystko i nie mogę wykonywać dalej rzeczy. To jeszcze jeden i będziemy już mieli na 4 golemy. Wiesz, nam tylko wystarczy... A nie, akurat 4 powiedziemy, potrzebowali, żeby zasilić oba piecyki. Wiesz, na razie i tak nam... Jak będzie działał jeden, to już będzie coś u nas. To już będzie w ogóle wow. Dobra, teraz potrzebujemy taką duszka. To już takie proste nie będzie pewnie do uzyskania. Bez żadnych strat. Duszka ma chyba Soul Sand, prawda? Tak. No, zbieram go ciebie. Jest, jest, jest. I coś, co ma tylko i wyłącznie jedzenie. To taki miałeś jakiś pyłek, wziąłeś sobie. O, jest. On ma tylko i wyłącznie jedzenie akurat. Co się stało? Wy? To ty, czy ktoś ci pomógł? Wy? Czym? No w tej dziurze. Ja zrobię. Aha, tak pytam. Bo tak to wyglądało, jakby ktoś ci pomógł. Creeper? Creeper? Może. Albo pan ogry. Dobra, ile tych potrzebujemy na jednego? 4. Dobra, więc nie mogę dawać więcej, żeby to nadmiarowo się nie wykonywało. I dobra, pierwszy golemik już jest. Więc może czekaj, może go postawimy. Czekaj, tylko jak go się używało? Oglądałem ten filmik, ale jest za bardzo... Nie kojarzę wszystkiego. Jeszcze, zaraz się dowiem. Kładziemy tutaj golema. Przy wodzie? Nie? Przy piecu? Tak, jest w piecu nawet, tak konkretnie mówiąc. Ustawmy mu kolor biały i dajmy mu... O, będzie napełniał. Patrz, jaki fajny golemik. Jaki słodziachny. Dobra, czyli już wodę mamy zapełnioną. Teraz taką. Potrzebujemy jeszcze... Kurczę, przyciąłem się. To, Soul Sand i wygnać jeszcze jednego, który będzie nam odpowiadał za odprowadzanie nadmiarowych rzeczy. A i znowu będzie strata. Bo oczywiście nie przyważyłem. Da? Cześć, panie golemie. Pan będzie działał na kolor czerwony tym razem. I do pana zadania będzie wynoszenie tych wszystkich surowców. Jest red. Dajemy panu pojemniczki i pan zapierdziela. Patrz, jak zasuwa. Patrz, jaki mądry. I wchodzi na samą górę, tak jak ci mówiłem.
I teraz do niego potrzebujemy jeszcze wykonać jedną rzecz. Skrzynkę, gdzie będziemy przechowali puste fiolki. I on z nich będzie korzystał. Tylko czekaj, potrzebuję zamówić jakąś skrzynkę. Najlepiej złotą chyba, bo mam akurat ją wykonaną, więc problemu nie będzie z nią akurat. Fuck, ale tutaj kurczę, te wszystkie zwierzęta hałasują teraz. Ech. Niepotrzebny hałas jest tylko przez to. Dobra, wykonajmy tutaj jeszcze więcej tych pojemników. Skrzynka do nas przyszła i wydaje mi się, że chyba możemy ją tak normalnie tam podpiąć na ten sam kolor. Mogę tutaj położyć kolor i skrzynkę? Chodzi o pojemniki jego, prawda? Czekaj, niech on zmieni położenie. Jakieś inteligentniejsze. Może nie wy. Okej, okay, to popatrz. Chyba wszystko będzie okej. Okay. Będzie działał cały system. Mi się wydaje, szczerze mówiąc. Zaraz to przetestujemy w bardzo fajny sposób. Czyli wrzucimy tutaj... Aha, czemu nie ma wody? Oj, chyba cię golem jest. Gdzie jest golem? Ej, golem. Halo. Halo. Szukaj. Halo, golem. No kurde, on tutaj był przecież. Widzisz, tak to jak się mu nie płaci. Ale. Przecież. Tak. Nie. O co chodzi? Taki fajny. Dangerous. Zwiał. Wiesz, jak zobaczył na do jakiego poziomu doprowadziliśmy Fluxa, to powiedział, że on tutaj nie będzie pracował. No, chodź, zobacz, jak to ładnie wygląda już. Ups. Wrzuciłem różdżkę. Aha, bardzo dobrze. A tylko tak przez przypadek. Po prostu mi się ona sama wleciała. Trzeba nową stworzyć. No. Niestety, ale ja będę chyba tutaj to wszystko niszczył. Dobra. Bucket. O, jest no. Golem, popatrz, jest. Widzisz, on się tutaj przycina i on ginie. Imprezę chyba ma. Nie wiem, co ty mu dajesz do picia, no ale dobra. Okay. Nie, on sobie coś nie radzi z tym wszystkim. Wiecie, musimy tutaj tylko to tak zmodernizować, żeby on mógł sobie normalnie chodzić tam i z powrotem, bo to nie ma sensu. Jeśli on nie będzie mógł tutaj w ogóle, nie będzie mógł pracować. A może on stoi tutaj, ale skąd ty mu kazałeś brać? On teraz nie ma tego, nieskończonego źródełka. Nie, wiem, ma wiem. Bo usunąłem. Bo modyfikowałem. No, ale to wszystko pod kontrolą. Tak. Dobra, to ja idę robić plantację brodawek. Może. Znaczy wiesz, ten odcinek już będziemy kończyli, bo to już nie ma sensu, że jest późno dosyć, jak muszę znowu obrobić, bo znowu się nie wyrobię czasowo. W tym odcinku będzie tak jak wczoraj. Tak, godzina. Tak, obrabiałem, po prostu masakra, którym to czasu zajęło. No, już naprawdę nie ma sensu przedłużać, nie wiadomo jak. Wiesz co, chyba coś źle zamontowałem, ale ja to chyba rozchminię później, bo teraz nie ma sensu. Dobra. Potem razem pomyślimy. To chyba się będziemy żegnać z widzami. Więc dziękujemy wam za obejrzenie tego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, dodawajcie do ulubionych, polećcie swoim znajomym. I najważniejsze, miałeś coś powiedzieć. Tak, pozdrawiam serwer War for Craft. Prosili mnie ludzie, więc pozdrawiam i zapraszam na serwer. Ja się do pozdrowień dołączam oczywiście i zapraszam na serwer i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Ty mendo! No to cześć wszystkim! Pa pa! Mendo! Boom.